Tendencja miesiąca polańskiego była ewidentnie spadkowa, poniekąd umyślnie. Zaczynaliśmy od Chinatown, gdzie dałem 10 na 10, potem nóż w wodzie 9, Frantic 7,5, no i dochodzimy do... Dziewiątych wrót. Najbardziej kontrowersyjnej recenzji lutego. Wsadzam kij w mrowisko, ponieważ widziałem wiele próśb, w tym takie, przy których było napisane, że dziewiąte wrota to mój ulubiony film i tym podobne. A to jest dla mnie sytuacja autentycznie, nie ściemniam, zaskakująca i poniekąd fascynująca. I wątpię, żebyśmy doszli tutaj do jakiegoś konsensusu. Powiem wam, co ja o tym filmie sądzę, ale wiem już teraz, że zdenerwuję niektóre osoby. Ninth Gate, czyli Dziewiąte Wrota, to film Romana Polańskiego z 1999 roku, w którym opowiada on nam historię granego przez Johnego Deppa, Dina Corso, specjalisty od znajdywania starych książek, któremu pewien tajemniczy kolekcjoner powierza misję znalezienia takiej, która może mieć związek z samym szatanem. I teraz o co chodziło mi na wstępie? Otóż 9 Wrota znam z dzieciństwa, leciało w telewizji i jak się domyślacie to są trzy wspomnienia na krzyż, wiem mniej więcej to co właśnie powiedziałem o fabule, że jest Johnny Depp, książki, szatan, tyle. I pamiętałem, że to był... Dobry film. No nie wiem w jakim stopniu dobry, ale same pozytywne rzeczy o nim pamiętałem. I dodatkowo jak się wejdzie na nasz film web, to możemy zacząć chociażby od to. Pierwsze z brzegu tematy pokazują oceny 10, 9, 9, 1, piątka dla kontrastu. I podoba mi się w ogóle ten post pana Gladiatora, 1000. Klimat gorący jak rozgrzana do czerwoności suszarka w całym centrum majtek, ale... <klimat> Dobrze, że chociaż jakiś ale jest przy tym porównaniu. To w każdym razie złożyło się tak, że mój tata chciał obejrzeć ten film, jak się widzieliśmy na święta, więc minęły teraz dwa miesiące właśnie, tak więcej jak oglądałem. Powiedziałem wtedy, no idealna okazja, bo wiedziałem, żeby dorobił miesiąc polańskiego, styczeń, luty, więc. ideolo. I mówię, jedziemy, włączam, oglądamy, i mniej więcej po 30 minutach po prostu na zasadzie zacząłem się rozglądać i wziąłem telefon i zacząłem googlować, ponieważ, no nie wiedziałem, czy mi odwala. Czy mam jakiś dziwny dzień, bo wigilia, bo coś, bo wiecie, no, no, alkohol, nie chociaż nie, chyba na trzeźwo oglądaliśmy, ale po prostu stwierdziłem, że ten film to kompletna kupa. Że miałem włączyć coś, co ma tam średnie, właśnie jakieś oceny 8-9 na, na Filmwebie i kojarzę z przeszłości, że jest dobre, a oglądam jakiś szajs. No miałem po prostu chwilę takiego, co się dzieje. Włączyłem rotten tomatos i, no, przynajmniej rotten tomatos mnie nie zawiodło. O top krytyków 23% pozytywnych recenzji, średnia 3,95. No i nie ukrywam. Jak to sprawdziłem, to mi ulżyło, ponieważ nie jestem jedyny. Jeśli, no, w Polsce oceny są zdecydowanie wyższe, no to na pewno będę w mniejszości, pewnie zaskakuje wielu z Was. Ale, no, przynajmniej, no, no wiecie, no, nie jestem jedyny na świecie. I autentycznie mówię zupełnie szczerze, że w ogóle wiecie. Nie ma problemu, że mamy różne opinie, jakby... Co w tym złego, no ale dobrze. Także jeśli ktoś z was uwielbia ten film, a ja zaraz zacznę go krytykować, to po prostu napiszcie co wam się w nim podoba, no jakby, no jestem ciekaw, naprawdę. Nie mówię tego tak jakoś cynicznie, chociaż jakaś część nie mam ochotę powiedzieć, że nie rozumiem. Dobra, cały ja mam ochotę powiedzieć, że nie rozumiem, ponieważ ledwo ten film skończyłem, ale no jakby, wiecie, śmiało piszcie. Też mam swoje filmy, które y, ja uwielbiam, a Wiele osób ich nie może skończyć, więc whatever. No i ta recenzja to będzie z mojej strony znowu vivisekcja, czyli autopsja na żywym organizmie. I muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie, ten film to jest jakby w takiej odpowiedniej kategorii najgorszy film, jaki widziałem w historii kina, biorąc pod uwagę, kto za nim stoi. Wiecie o co chodzi? Że jakby Polański, no cała ta ekipa w jak to aktorzy, Johnny deb głównej roli, w świecie wieku, jakże znaczy, w świecie swojej kariery u szczytu. Znaczy, biorąc pod uwagę, kto ten film robił, i rezultat, to jest dla mnie po prostu numer jeden na liście mojej takiej zaskoczenia negatywnego. No i nie będę robił analizy scena po scenie, szczególnie, że film trwa ponad dwie godziny, nie wiem czemu, mając materiał na maks półtorej, więc może zacznę od takich ogólnych rzeczy z przykładami. Na przykład od głównego bohatera, którego gra Johnny Depp, o którym już wspomniałem, że jest u szczytu swojej kariery, no i. Słuchajcie, przyznaję, ciacho z niego było, bez wątpienia, jest na co popatrzeć. Co niekoniecznie musi się przełożyć oczywiście na aktorstwo, ale chociaż ten element przyznaję, jest spoko. I grał tutaj postać, której mogę znaleźć wiele wspólnych mianowników z Jackiem Gittesem z Chinatown, czyli postacią Jacka Nicholsona. A mówiąc wiele, to mam na myśli głównie taki zarys, czyli że jest dobry w tym, co robi, ale ma wątpliwą moralność. Jako nasz protagonista nie jest w stu dobrą postacią, co widzimy w pierwszej scenie, gdzie naciąga dwójkę ludzi na książkę, ponieważ... Yy, yy... Facet, nie wiem, nie pamiętam, ojciec, ich dziadek, ktoś tam z rodziny, chyba jest po udarze i siedzi w wózku nie może nic powiedzieć. A ten udaje, że, no tak, tak, zdam wam za to tam 3000 i ewidentnie ma jakieś ultrawartościowe książki w rękach, tak? Więc, ich, więc jest naciągacze. No ale wiadomo, w trakcie filmu jakby odnosimy wrażenie, że no jest tak, no dobra, tam naciągacze na trochę hajsu, ludzi, ludzie się nie znają, to jeszcze, no ale generalnie jest dobrym człowiekiem, chce rozwiązać sytuację, no nie chce jakby puścić morderstw płazem i tak dalej. No ale niestety, poza tym, jak dla mnie, postać Depa, podobnie zresztą jak cały ten film. To nudne flaki z olejem. Kompletne zero charyzmy, charakteru i czegokolwiek ciekawego a propos tego performensu i tej postaci. Dosłownie śledzimy go przez ponad dwie godziny, jak się błąka od biblioteczki do biblioteczki, gdzie wszędzie jest biernym uczestnikiem tej historii. Weźmy sobie pierwszą dużego scenę. O, kobitka do mnie przyszła mnie uwieść, bo zależy jej na książce, którą ma w posiadaniu. Spoko, spoko, więc jak sama chciała, to z nią ten tego zrobił. Po czym, zaraz po, w ambitnej grze słów. którą Trochę ciężko bezpośrednio przełożyć stwierdza. Okej. Okay. Where is it? Where's what? Don't fuck with me. I thought I already did. Tuż za energia, pasja i w ogóle pff, i czytałem gdzieś w że ten performance jest specjalnie taki stoicki. I myślę sobie Kurwa jaki performance, no po prostu nie gra w tym filmie, no dosłownie jakby go postawić w lesie to bym nie wiedział czy to on czy drzewo, naprawdę, no, nie rozumiem. Jak myślę o stoickim, minimalistycznym performencie, to na przykład przychodzi na myśl Ryan Gosling chociażby w Blade Runnerze 2049, aczkolwiek w wielu filmach, gdzie to miało sens, gdzie mimo wszystko przechodził jakieś zmiany w czasie filmu i gdy trzeba było, żeby wybuchnął to wybuchnął, że miało to sens w kontekście, że był androidem i tak dalej. Tutaj Koleś jest po prostu chodzącą tekturką z bardzo ładną twarzą tego Depa. Jak dla mnie no po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem jakiegokolwiek zachwytu nad tym. Damy jedna z najgorszych ról tego typu Ever. No i w ogóle coś, co wiąże się nie tylko z jego performensem, ale też z samym polańskim i tym, jak dla mnie ten jak, jak ten film nieudolnie jest zrobiony, czyli on jest takim wielkim znawcą książek tutaj, prawda? Rozpoznaje tu pod lupą. I wa w każdej scenie robi to na zasadzie. Brudne paluchy, książka mająca 500 lat, trzy egzemplarze na świecie, a ten se bierze odpala papierosa, popija te łyżki i se se tam przeczyta. No tak jak... W ogóle, nie wiem, czy polański sobie robi jaja. No, bo tutaj to jest jakby wina reżysera, tak? No to w końcu jakby no. No wiecie, tak? Aktor ostatecznie, że biorąc mu, robi to, co reżyser mu każe. Natomiast, no, na depa też mogę leciutko zrzucić w stylu, no, brawo, naprawdę wyglądać jak znawca książek, popijając whisky, odpalając papierosa i grzebiąc w trzystuletniej książce. No po prostu, jak się przygotowywał do tej roli? No chyba spędził miesiące w bibliotece. Niektórzy, na przykład, jak, nie wiem, kręcili helikopter w ogniu, to musieli przejść z jakimiś marinesami szkolenie. A ten tutaj pewnie siedział z bibliotekarzami, bo ewidentnie wie... Dobra, już nie ciągnę tego do Wiecie, o co mi chodzi. ale przez to jest mi ciężko wziąć cokolwiek w tym filmie na poważnie. I jeśli ktoś chce mi w tym momencie powiedzieć, Ha, to miała być satyra, coś tam, coś tam, coś tam. No nie. <grym> Film nie ma jak dla mnie w sobie nic z satyry. Jest tylko element na koniec, nawet nie będę spoilerował tej fabuły, ale jest element na koniec, jak jeden z bohaterów trochę wyśmiewa sektę czczącą szatana, i to jest trochę takie taka szpileczka wbita przez Polańskiego do prawdziwych sekt, które ewidentnie uważa za bezmyślnie głupie i, no, tak samo jak ja. Wiecie, Polański był realistą, ateistą i tak dalej, więc trochę tak się z tego zaśmiał, ale jakby cała konwencja filmu nie jest satyryczną, nie wiem, parodią, pastiszem, po prostu robi niby film lekko mistyczny, z mistycyzmem w tle, powiedzmy, gdzie mamy śledztwo tu i może coś tam czycha za rogiem, ten diabeł w tych książkach, tak? Także, jakby, nie, nie, kompletnie nie kupuję argumentu, że to jakaś satyra, właśnie, że on się nie zna na książkach, to jakiś żart. No, nie, nie, kupuję. Dla mnie to jest po prostu nieudolnie zrobione śledztwo w konwencji thrillerowo-horrorowo-zagadkowej, z elementem takiego wchodzenia w terytorium, nazwijmy to, Konstantina, tylko tak jak tam są demony na każdym kroku, tutaj polański, trzyma się podobnych zasad, co zawsze, czyli nadprzyrodzonych rzeczy w filmie, to znaczy no tutaj są, ale jest ich mało. No i dodatkowo ogólnie rzecz biorąc fabuła jak dla mnie to jest max półtorej godziny materiału, rozciągnięta na po prostu... Ja się modliłem pięć razy, żeby to się wreszcie skończyło, zaraz wyjaśnię dlaczego to nie działa, dlaczego nie było materiału. Ale no tutaj mamy chociażby końcówkę prawie jak w Powrocie Króla, kilka zakończeń, to ten film po prostu nie chce się skończyć. Dla mnie to była katorga. A nie działa to moim zdaniem dlatego, ponieważ wszystko opiera się o centralną ideę, że ta... Główna stara książka, w zasadzie to kilka różnych kopii, które tam zostały na świecie, zawiera rysunki tak naprawdę narysowane przez Lucyfera. W ogóle, musicie mi w tym momencie troszeczkę wybaczyć, jeśli tam coś pomylę. Znaczy, ogólnie wiem, co mówię, ale no, oglądałem dwa miesiące temu, teraz sobie ten film przejrzałem, nie, broń Boże, nie tego go oglądał scena po scenie i słuchał jakby, wybaczcie. Ale koncept jest bardzo oczywisty, na przestrzeni tych dwóch godzin widzimy, jak postać Depa porównuje te obrazki z różnych książek i znajduje w nich jakieś tam różnice, a w nich ma się kryć właśnie mapa do chyba tytułowych tych dziewiątych wrót, czy do samego szatana, czy coś tam. I to jest fabuła. Problem polega na tym, że znaczy po pierwsze w ogóle jakieś takie porównywanie obrazków w książkach i gadanie z jednym bibliofilem, z drugim jakimś kolekcjonerem książek, no nie jest to w ogóle dla mnie jakoś specjalnie fascynujące. Widziałem jakiegoś recenzenta w necie amerykańskiego z kanału, typu tam 200 wyświetleń na krzyż, który mówił film opowiada o tym, jak znawca książek szuka, tam jest na tropie książek, których możliwe, że znajdują się wskazówki do szatana. I ten Amerykanin potem mówi w zasadzie, jak to dla was nie brzmi fascynująco i zachęcająco, to nie wiem, co będzie. I ja tak się słucham tego, bo mało jest materiałów. Głównie czytałem jakieś recenzje tego filmu z ciekawości właśnie, komu się podobał, komu nie w Stanach, ale jak coś takiego usłyszałem, to miałem ochotę powiedzieć, no no, nie zachęcam je to wcale. No, jakby, co jest w tym fascynującego? No, natomiast, największy problem polega na tym, że to jest przedstawione na zasadzie tajemnicy. Tak jak Polański ma tam swoją trylogię apartamentową, o której też będę robił teraz filmik, o Rosemary's Baby. W tamtych filmach nie chodzi o sam horror. Chodzi o to, że on ukrywa jakieś na przykład paranoje, e, jakieś fobie czy schizofrenie. Pewne ludzkie, prawdziwe rzeczy, po prostu wsadza w film, którego konwencja jest to może być taka horrorowa i taka to może być coś nadprzyrodzonego, a może po prostu chodzi o paranoję. Tutaj czegoś takiego nie ma. No dobrze, ja tego nie widzę. Nie widzę żadnych ukrytych metafor, porównań itd., niczego życiowego. To jest po prostu śledztwo o tych książkach. I cały haczyk, jak dla mnie cały problem polega na tym, że ja jako widz, nawet nie znając tego filmu, w 15-20 minucie zaczynam łapać aha, no dobra, czyli w tych książkach będzie wskazówka do tych wrót. Na tych obrazkach. Kolejne dwie godziny filmu, nie wiem po co są, bo ja już to rozumiem. Znaczy, nie wiem po co jest, z... jakby, tylko w... o to w tym filmie chodzi, że jest taka zagadka, ewentualnie kto jest dobry, kto zły, kto mu pomaga, kto mu przeszkadza, To było dla mnie kompletnie nudne i jakby nieinteresujące. A cały ten główny wątek to jest dosłownie to, że... Tak, znalazł tą drugą książkę i tam też jest obrazek, w którym jest podpis LCF, że Lucyfer. No domyśliłem się tego godzinę temu, jakby w ogóle... Czyli mamy mozolne odkrywanie pseudo zagadki. Przez głównego bohatera, który jest chodzącą tekturką bezosobowości. No i dochodzimy do klubu programu, czyli jeszcze, tak jak było w tym, co przytoczyłem z filmwebu, Poście Gladiatora 1000, 1K dla przyjaciół, to, ludzie piszą w, na polskich forach, bo za granicą to tak nie za bardzo, ten film ma słabe recenzje, ale na tym filmwebie widziałem mnóstwo tematów, jaki ten film ma gęsty klimat, jak on tam porównywał, jak wysuszone majtki suszarką, coś rozgrzane, czy coś. Piękny, piękne, piękne po prostu porównanie, no ale jeśli chodzi o klimat tego filmu, to tutaj muszę się troszeczkę przyczepić, ponieważ jak dla mnie ten film ma ujemne punkty za klimat. No bo jak rozumiem chodzi o tajemniczość, jakieś nadprzyrodzone moce, jakieś takie wiecie niepe... nie wiem, nie, po prostu nie, nie ma żadnej zagadki, a dodatkowo może powiecie mi, że na przykład ta scena ma super klimat. Mamy na maksa kliszowe. O, nie mam okularów, nie widzę jej dobrze. Odwrócę się, założę okulary, o, nie ma jej. <grysty> Tandeta! Od razu mam ochotę powiedzieć. Hmm, a może stoi za tą kolumną medry dalej? Może powiedzieć pomachać, albo wystaje jej brzuch jak siarze w kilerze. Albo wspomniana przeze mnie scena seksu, którą specjalnie uciąłem, a jej kontynuacja to przeradza się to w bójkę, więc. Stinking Don't Don't Wait. Ah! <laughs> uh, it's an understand. <laughs> 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 Przecież gdyby nie rzeczywiście bardzo dobra muzyka pana Wojciecha Killara, gdyby tutaj zmienić soundtrack, to wygląda to jak scena z durnej komedii. Adam Sandler powinien gdzieś zaraz wejść w grabie tuż obok nich. Najbardziej mi to przypomina pojedynek y, z Killerów, dwóch Killera z Moralesem. I nawet możemy się zabawić i zamienić ścieżki dźwiękowe tych dwóch momentów. Muszę tobie. Uro! Wait, wait, wait. A może mówiąc o klimacie, chodzi wam o tę rewelacyjnie zbudowaną scenę ze świetnymi sztukami walki i efektami specjalnymi. No, żadne kino klasy B się by tego nie powstydziło. I na koniec, bo to mógłbym wymieniać jeszcze więcej oczywiście, no ale po co przedłużać, zostawiłem moją absolutnie ulubioną scenę z tego filmu, przy której no po prostu spadłem z krzesła, nie wierzyłem, że oglądam to, co oglądam, nie wierzyłem w ogóle. I to jest od Polańskiego. Uwaga, trzymajcie się kapci. Super klimatyczna scena, gdy Johnny Depp, porównując kolejne egzemplarze u pani kolekcjonerki, niepełnosprawnej Niemki na wózku, dostaje po głowie i, gdy się budzi, zastaje. Fair enough. Ta scena jest po prostu dla mnie kwintesencją klimatu tego filmu. No i jakby z jedynych plusów tego filmu to jest oczywiście muzyka pana Kilara i operatorka, ponieważ, no kurczę, no nie, nie, nie pamiętam, kto jest operatorem w tym filmie, ale sam polański, nawet wiadomo, no, że on nie zrobi filmu, który nie wiem, no jest źle wykadrowany albo jakieś oświetlenie jest niedopracowane. To jest wszystko na miejscu, ale efekty specjalne jeszcze pokażę wam jeden pożar wcale nie jest green screenowany. Główny aktor, cała historia, brak zagadki, całkowicie niepotrzebne przedłużanie tej fabuły. Wiele tandetnych momentów. Ja po prostu nie rozumiem, jak ten film może się komuś podobać. Aczkolwiek no nie hejtuję, w sensie, słuchajcie, no naprawdę możemy się ten, możemy się nie zgadzać. Ode mnie dostanie 3 na 10, 9 wrota. Natomiast, no, autentycznie, to było dla mnie wielkie zaskoczenie, bo ja, słuchajcie, no, włączyłem film na zasadzie, no, będzie to bardzo dobry thriller polańskiego, tak? No, prawda, nadrabiam, nie oglądałem od 15 lat. Po czym dosłownie no, po 30 minutach mówię, no nie no, ten, ta historia nie ma sensu, to już jest przewidywalne, bohater w ogóle, oglądam drewno na ekranie. Jakby no, po 30 minutach już miałem taki w stylu, czy wy też to widzicie? <laughs> I dzięki Bogu za to ten Tomatoes, bo jakbym, jakbym, jakbym był tylko filmem, jakbym nie znał tych zagranicznych recenzji, no to bym pomyślał, no nie no, no nie wiem, wszystkim się podoba, tylko mi się nie podoba. Wiem jak się czują niektóre osoby, jak piszą, że ja krytykuję jakiś film, a im się podoba, czy tam ma że nie, nie wiem, mi się mi się podoba, jak ktoś mi pisze, że gówno, nie? Ja mówię, że jakaś historia małżeńska to masterpiece, a ktoś mi pisze, że no, jak gówno, nudziłem się. <głosłucham> Ale cóż, no, co człowiek to opinia, co kraj to obyczaj. <głosłucham> Dzięki bardzo za uwagę. Nie wiem, czy wy widzicie mój punkt widzenia, jeśli na przykład wcześniej wam się, może też tak mieliście, że ta dzieciaka wam się podobała a teraz nagle, o, nie pamiętałem, że ta scena wyglądała jak kompletne gówno. Proszę <głosłucham> razie czekam na wasze komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Panarzykajmy o filmach.